Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale i dzisiaj spotykamy się w nowym, świeżym tutorialu do hashtag szpony kitulca. Na moich majówkowych pazurach mamy takie wrzosowo-letnio-pastelowe tonacje. Oczywiście nie mogło zabraknąć błysku, ale też i mamy mat, więc dla każdego coś dobrego i też w dzisiejszym tutorialu postarałam się o takie geometryczne wzorki i powiem Wam, że to jest moje pierwsze podejście do jakiegokolwiek rysowania wzorów na paznokciach i jestem z siebie dumna, że to wyszło nawet prosto, nawet ładnie. Z daleka nikt się nie pozna, czy to jest rysowane, czy to jest wzorek gotowy, naniesiony na paznokcie. Oczywiście jak zwykle pracujemy na marce Provocater. Wszystkie produkty, lakiery, kolory, efekty, pyłki, nawet biżuterię znajdziecie w opisie na dole pod tym filmem i jeżeli jesteście zainteresowani, jak zrobiłam właśnie te szpony, to zapraszam na tutorial. Przypominam, jak zwykle moje paznokcie są już przygotowane, na mojej naturalnej płytce jest położony akryl, akryl nakłada moja stylistka, a ja samodzielnie nakładam sobie lakiery hybrydowe oraz tworzę dla Was tutoriale. Jeżeli kładziecie lakiery na swoją naturalną płytkę paznokcia bezpośrednio, to pamiętajcie o tym, aby płytkę odpowiednio najpierw przygotować, czyli zmatowić, odtłuścić, nałożyć primer. Możecie zastosować na przykład base hard bądź base and top, a następnie możemy przechodzić do lakierów kolorowych. I zaczynamy od kciuka. Na ten paznokieć nałożę dwie warstwy białego lakieru. Oczywiście każdą warstwę utwardzam w lampie, później nakładam drugą, utwardzam w lampie. Po utwardzeniu dwóch warstw, od razu bezpośrednio na tą lepką warstwę będę nakładać przepiękny opalizujący pyłek. I tak jak widzicie, ja paznokieć osypuję tym pyłkiem, nadmiar strzypuję z paznokcia, a następnie delikatnie opuszkiem palca wcieram ten pyłek w lakier. Wspomagam się jakimś precyzyjnym narzędziem, tutaj mam taki mały pędzelek, aby zebrać nadmiar pyłku, który osadził się poza lakierem i następnie mogę już zabezpieczyć ten efekt. Nakładam dwie warstwy Top Shine No Wipe. To jest top, którego później już nie musicie przecierać cleanerem i jak utwardzę obie warstwy, to przechodzę do paznokcia wskazującego. Przechodzimy do paznokcia wskazującego i tutaj najpierw nałożę dwie warstwy takiego ładnego, przygaszonego nude różu. Dwie warstwy, oczywiście obie warstwy utwardzam. I następnie wybieram pyłek efekt sequin, czyli cekiny i tą samą metodą najpierw osypuję paznokcia całkowicie tym pyłkiem, następnie go wcieram i przy skórkach nadmiar tego pyłku usuwam jakimś precyzyjnym narzędziem. I od razu na ten pyłek nakładam dwie warstwy brokatowego lakieru, to jest czyste złoto, brokatowe złoto. Każdą warstwę oczywiście utwardzam. I następnie nakładam na wierzch Top Shine No Wipe,
utwardzam go i ten paznokieć też już mamy zakończony. Teraz będziemy nakładać ten sam kolor na dwa kolejne paznokcie, czyli na wskazujący i na serdeczny. I to jest taki trochę lawendowy, trochę jeansowy, niebieski kolor. Bardzo fajny, taki pastelowy, letni kolor, spokojny, ale jednak coś się będzie działo na paznokciach. Nakładam po dwie warstwy, każdą oczywiście utwardzam. Następnie na oba te paznokcie nakładam Top Matte No Wipe i oczywiście też utwardzam. I zanim przejdziemy do wzorków, to jeszcze zrobimy maluszka. Na maluszka nakładam pastelowy, ciemniejszy fiolet, ale on ma też taką lekką domieszkę, bardzo lekką, ale jednak ma niebieskości. I oczywiście nakładam dwie warstwy, każdą utwardzam. Następnie na wierzch nakładam ponownie Top Matte No Wipe, utwardzam i maluszek też już jest zakończony. I teraz zaczynamy zabawę na dwóch paznokciach, na których będziemy mieć te geometryczne wzorki. Na jakąś malutką podkładkę, kartkę nakładam sobie lakier biały i precyzyjnym pędzelkiem, to jest pędzelek, który pochodzi z zestawu właśnie pędzelków do zdobień, będę tworzyć pomału, stopniowo wzorek. I tak jak widać, najpierw zaczynam od brzegów paznokcia. Każdy mniejszy element staram się od razu chwilę, ale utwardzić w lampie, aby mieć pewność, że po prostu ten wzorek już mi się po paznokciu nie przemieści. I utwardzam go oczywiście wtedy, kiedy już widzę, że jest ładny i równy. Dopóki go nie utwardzę, to jestem w stanie go poprawić. No i tak jak widać, tutaj jest precyzyjna i cierpliwa zabawa. Każdą linię staram się poprawić dwukrotnie, aby ten wzorek wyszedł trochę bardziej wyrazisty. I na tym paznokcie, jak już jestem zadowolona z wszystkich linii i utwardzę je w lampie, to wybieram Top Shine No Wipe, nakładam jedną warstwę, utwardzam w lampie i przechodzę do paznokcia środkowego. I tutaj tworzę dokładnie ten sam wzorek, na tej samej zasadzie. Każdą linię sobie utwardzam, jak już jestem zadowolona, jak jest równa. I tutaj wyjątkiem na tym paznokciu będzie to, że bazę mamy matową, więc tutaj będzie trochę więcej zabawy na tym paznokciu, ponieważ biorę ponownie Top Shine No Wipe, ale będę
ten top nakładać precyzyjnie na te białe linie, a nie na cały paznokieć, więc linie będą błyszczące, ale baza, lakier kolorowy spod spodu będzie matowy. Więc niestety trochę pieszczenia się z tym paznokciem, trochę zabawy, ale efekt będzie fajny. Jak już skończę z tym wzorkiem, to oczywiście nawilżam skórki oliwką i szpony kitulca są zakończone. No i co, dzisiaj to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach na dole, czy takie zdobienie Wam się podoba. Oczywiście, jeżeli Wam się spodobało i tutorial przypadł Wam do gustu, to poprosiłabym o zostawienie kciuka do góry pod tym filmem. I też nie zapomnijcie, jeżeli będziecie mieli ochotę odwzorować właśnie to zdobienie, to poproszę o otagowanie mnie. Bardzo często właśnie tagujecie mnie na Instagramie. Jest mi niezwykle miło, że tworzę dla Was inspiracje, które później możecie właśnie odtworzyć na swoich paznokciach i bardzo chętnie to zobaczę i polajkuję. I też i skomentuję. Jak zwykle dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w moim kolejnym filmie i do następnego. Na razie.